Dzisiaj odbędziemy kolejną sesję Instytutu Europejskiego. To jest niewielki think tank, który doradza Sojuszowi Lewicy Demokratycznej. Dzisiaj będziemy debatować o przyczynach i następstwach kryzysu w strefie euro. Temat nad wyraz aktualny w kontekście procesów, które odbywają się w tej chwili w Europie. Nie uprzedzając dyskusji i konkluzji, które będą miały miejsce, chciałbym podkreślić Państwu następujące kwestie. Po pierwsze, Sojusz Lewicy Demokratycznej jest konsekwentnie formacją proeuropejską, uważającą, że stosunek do Unii Europejskiej, do Zjednoczonej Europy jest probierzem polskiego patriotyzmu. Nowoczesny polski patriotyzm to dążenie do umocnienia pozycji Polski, ale też pozycji Polski w Zjednoczonej Europie. Po drugie, jesteśmy ugrupowaniem, które uważa, że powinniśmy zmierzać do wspólnej waluty, do strefy wspólnej waluty i jesteśmy rozczarowani, że ze strony naszego rządu nie ma zbyt wielu sygnałów, które świadczą, iż gabinet premiera Tuska chciałby czynić tak samo. W exposé temat europejski znalazł tylko niewielkie odzwierciedlenie. Dlaczego uważam, że Polska powinna zmierzać konsekwentnie do strefy euro? Po pierwsze, bo to jest szansa na zbudowanie silniejszej, konkurencyjnej gospodarki, która będzie pozbawiona chociażby ryzyka kursowego, jakie dzisiaj cały czas nam towarzyszy. No a po drugie, to jest szansa na to, że nasz kraj znajdzie się w samym centrum Europy, w jądrze Europy i nie będzie błąkał się po rozmaitych europejskich peryferiach. Nie ulega bowiem wątpliwości, że główne decyzje makroekonomiczne dotyczące przyszłości kontynentu będą miały miejsce w strefie euro. Jeżeli Polska nie znajdzie się w tym ekskluzywnym towarzystwie, to nasza pozycja będzie marginalizowana. I wreszcie, oczywiście droga do euro nie jest łatwa i prosta. Musimy spełnić wszystkie kryteria, które stąd wynikają. Ale najwyższy czas, aby Rada Ministrów naszkicowała kompetentny plan wprowadzania Polski do euro. Niestety tak nie jest. Co więcej, ponieważ rząd odstąpił od promocji planu wejścia do euro, to widać również to w badaniach opinii publicznej, że coraz więcej Polaków jest do tego pomysłu sceptycznych.